Dodatkowo, bo jest pewna niespodzianka, ale to w drugiej części naszego programu. Robert, 5 płyt, 6, 7, 8, ile? Powiem. 10. Pamiętam. Beginning, New Shape, Ego, Emu, Młode Wilki. Młode Wilki. No 6, i jeszcze przy okazji nasza płyta. Bo liczę się, że jednak mimo wszystko jestem z wami. Słuchajcie, po prostu naprawdę odważył się i przyszedł do nas, a myślałyśmy, że nie traktuje nas poważnie. Potraktował nas poważnie i przyszedł. Udaje, że się denerwuje, ale w ogóle się nie denerwuje. Miałem się na to dowody? Robert, powiedz, bo zawsze w tym programie mówimy o miłości i muzyce, inspiracjach twoich. Jak to się dzieje, że piszesz tak piękne kompozycje? Znaczy, piękne jest rzeczą bardzo względną. W każdym razie piszę. Na razie jeszcze piszę, mam inwencję wenę twórczą, tak bym to nazwał. Myślę, że do tego nie trzeba wiele inspiracji. To całe moje życie było takie, jakie przedstawiam to było. Jest i mam nadzieję, że troszeczkę będzie, tak jak je przedstawiam w swoich kompozycjach. Nie staram się tutaj usilnie robić z siebie aktora, nie wiem, kogoś, kim nie byłem, nie jestem, mam nadzieję, nie będę. Myślę, że jestem w tym sensie charyzmatyczny i może nieco skomplikowany i właśnie na tyle, na ile jestem, tak to przedstawiam właśnie w swoim repertuarze. Czy mógłbyś komponować, gdybyś miał świadomość, że nie ma miłości? Powiedziałeś mi kiedyś, że tak naprawdę miłość cię prowadzi w twoich kompozycjach. A ci powiedziałem? Może, bo może nie powinnaś była tego mówić teraz. Kiedyś to powiedział. Tak, poczekaj, policzymy się z tobą. Znaczy, miłość jest na pewno ważna dla każdego z nas. Dla kogoś, kto ma wrażliwą duszę i dla kogoś, kto tej duszy wrażliwej nie ma. Uważam siebie za tego kogoś, którego wymieniłem na początku i dla mnie, uważam, ta miłość ma ogromne znaczenie, a że przewija się ona w pewnych moich okresach bardziej lub mniej intensywnie, to takowoż powstaje muzyka. Ale czujesz na przykład, kiedy tworzysz, że to jest jakiś przepływ przez ciebie, czy to wychodzi po prostu z ciebie? Jak to jest? Czujesz na przykład, że to jest jakiś dar? Miłość? Nie, muzyka. Miłość jest na pewno darem, natomiast muzyka nie sądzę, aby była tym darem. Nie uważam się za człowieka utalentowanego. Uważam, że mam dużo szczęścia. Jest bardzo wow. My mamy inne zdanie na ten temat. Na razie. On uważa, że ma dużo szczęścia. Chciałam zapytać cię o twoje plany, bo wiemy, że szykujesz coś wyjątkowego. Specially. Znaczy, ja myślę, że może coś bardziej samodzielnego. Myślę, że rzeczywiście będzie to pod pewnym sensie wyjątkowe, iż będzie to w 100% moje. Przykładam się do solowego albumu, aczkolwiek trudno nazwać albumem solowym kogoś, kto będzie śpiewał w jednym, dwóch utworach na płycie. Mhm. Będzie tam wielu gości, wielu znakomitych muzyków, wiele znakomitych wykonawców w sensie wokalnych głosów. Będzie orkiestra, będzie, mam nadzieję, Krzesimir, który mi tę orkiestrę podprowadzi. Będzie wiele naprawdę interesujących spraw, ale o tym jeszcze nie teraz. 27 wchodzę do studia z Leszkiem Kamińskim, do studia 4, czyli jak gdyby jestem w starych sprawach, w starych układach. Czas pokaże, jaka to będzie płyta, czy będzie to płyta równie dobra jak produkty Various Monks i Tesu. Czy będzie to produkt zalegający gdzieś tam półki, ale postaram się, żeby tak nie było. Ja jestem przekonana, że to się bardzo spodoba publiczności, dlatego że w twojej muzyce jest coś wyjątkowego. Mnie interesuje osobiście to, czy coś dla nas napiszesz, bo ja bardzo lubię pisać do twoich piosenek. Pogadamy potem. Ale nie, powiedz mi tylko jedną rzecz. Błagam cię, powiedz mi tylko jedną rzecz. Czy powinnyśmy śpiewać, czy nie? No cóż, jeśli mamy zamiar złośliwością przysłuchiwać się, to w tym kraju bardzo wielu jest uwag złośliwych i myślę, że tak zostanie, ponieważ ci ludzie muszą coś powiedzieć, napisać i niech tak dalej robią, ponieważ płyty się jeszcze lepiej wtedy sprzedają. Okej, okay. Trzymamy kciuki od września, tak. Czy od października. Od września, za twoje projekty. Powiedziałem, jak będziecie miały złotą płytę, a do niej się szybko zbliżacie, porozmawiamy na temat następnych kompozycji. Słyszeliście, mamy świadków na to, myślę, że sporo. A my mamy dla ciebie niespodziankę. Jaką?